Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was znowu na pogaduchy. Zrobiłam sobie herbatę w moim kubku z żyrafami. I to jest herbata matcha. Bioaktiv zielona herbata limonka. Wzięłam specjalnie opakowanie tutaj ze sobą, żeby Wam pokazać, bo bardzo mi ta herbata smakuje. Przy okazji dajcie mi znać, co Wy myślicie o matchy. Czy pasuje Wam ten smak, czy nie. Ja pierwszy raz piłam matchę w Starbucksie. Zamówiłam ją, bo stawała się coraz bardziej modna. Dużo ludzi zachwycało, matcha tamto. I chciałam też spróbować, zamówiłam i okazało się, że ten napój był okropny. Bardzo mi to nie smakowało, nie dokończyłam. Matchy w Starbucksie już nie będę kupować, ale pewnego dnia byłam w kawiarni mojej ulubionej, Tartalet, wraz z moim tatą. I tata chciał spróbować czegoś innego do picia, nie chciał kawy, chciał coś innego. I zamówiłam mu matchę. I tamta matcha była pyszna. Także na nowo się przekonałam i przez to też kupiłam tą właśnie herbatę. Rozumiem to, że matcha może nie wszystkim smakować, bo to ma inny, ziemisty smak, taki, do którego trzeba się trochę przyzwyczaić. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy lubicie, czy pijecie, bo podobno to też ma dużo jakichś zdrowotnych właściwości i jest lepsze niż picie kawy. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to polecam spróbować, ale warto się przygotować na to, że to jest taki... że to jest smak nowy, który może nas zaskoczyć. Dzisiaj zrobiłam sobie warkoczyki, bo chcę sobie zrobić makijaż inspirowany oliwką Brazil. Oczywiście, żeby było jasne, ja nie jestem fanką jej twórczości, ale bardzo spodobało mi się, jak wyglądała na wywiadzie u żurnalisty. Miała warkoczyki, dlatego ja też zrobiłam warkoczyki. I teraz postaram się odtworzyć jej makijaż. Miała taką piękną, gładką, świetlistą cerę. Różowe policzki, jasno-różowe usta i ciemne oczy, dużo eyelinera, bardzo długie rzęsy. No ja długich rzęsy nie posiadam i też nie planuję sobie przyklejać, więc rzęsy będę miała naturalne. I przy okazji tych naszych dzisiejszych pogaduch chciałabym opowiedzieć Wam więcej o moim pobycie za granicą. Kiedyś we vlogu wspominałam, że mieszkałam poza granicami Polski. Pojawiło się dużo komentarzy, żebym opowiedziała coś więcej, gdzie mieszkałam, co robiłam. I dzisiaj postanowiłam, że powiem Wam takie moje rady, na co zwrócić uwagę przed wyjazdem za granicę. Ja mieszkałam w dwóch krajach, we Francji i w Bułgarii. We Francji byłam na Erasmusie przez cały rok akademicki, a później miałam staż przez wakacje. W Bułgarii pracowałam na pełen etat i mieszkałam tam kilka lat, więc można powiedzieć, że mam doświadczenie i też byłam w dwóch zupełnie innych krajach. Jeden kraj na zachodzie Europy, drugi na Bałkanach, więc to był dosyć duży kontrast i oczywiście różnice kulturowe. Francja zawsze była bliższa mojemu sercu, bo uczyłam się francuskiego i zawsze interesowałam się tym krajem. Moim marzeniem było mieszkanie we Francji, nauczenie się języka, poznanie kultury i zawsze mnie ten kraj inspirował. Dlatego też, gdy była okazja wyjechać na Erasmusa podczas studiów, to wybrałam właśnie Francję. A Bułgaria przytrafiła mi się trochę z przypadku, bo po studiach bardzo chciałam pracować gdzieś za granicą i akurat złożyło się tak, że dostałam pracę właśnie w Bułgarii i postanowiłam tam wyjechać, nie będąc wcześniej w tym kraju, kompletnie nie znając języka, nie znając nikogo. No to było też dla mnie duże wyzwanie, ale podołałam, także nie ma się czego bać. Jeżeli czegoś bardzo chcemy, warto podjąć ryzyko. Nie jesteśmy pierwszymi osobami, które wyjeżdżają za granicę. Polaków wyjeżdża bardzo dużo. Praktycznie wszędzie można spotkać naszych rodaków, a szczególnie tutaj w Europie. To tyle słowami wstępu. Wiecie już, gdzie mieszkałam, co robiłam.
Więc teraz przejdę do moich wskazówek, na co zwrócić uwagę przed wyjazdem. I jako pierwsza rzecz i wydaje mi się najważniejsza, to trzeba mieć zaoszczędzone pieniądze. Oszczędności, pieniądze są bardzo ważne, no bo trzeba za coś żyć. I ja zawsze kieruję się taką zasadą, że dobrze jest mieć zaoszczędzone pieniądze na 3 kolejne miesiące. Warto sobie przeczytać o kosztach życia w danym kraju, jakie są płace minimalne, jakie są koszty przeżycia i po prostu taką kwotę kosztów życia pomnożyć sobie razy 3 miesiące i wtedy na pewno uda nam się zaklimatyzować w danym kraju i to da nam taki potrzebny czas na to, żeby znaleźć sobie pracę, znaleźć mieszkanie. Nie polecam jechać z pustym kontem albo z bardzo małymi oszczędnościami, bo wtedy będzie to bardzo stresujące doświadczenie i będziemy mieć dodatkową presję na sobie. No i nie będziemy mieć takiego komfortu psychicznego, żeby skupić się na poszukaniu odpowiedniej pracy, odpowiedniego miejsca do mieszkania. Warto się do takiego wyjazdu przygotować, dobrze to zaplanować. Dobry research jest niezbędny, ale też trzeba zachować w sobie dużą dozę elastyczności i takiej ciekawości, bo nie wszystko to, co zaplanujemy, okazuje się możliwe do spełnienia, gdy już znajdziemy się na miejscu. Życie pisze bardzo różne scenariusze, zwłaszcza jeżeli znajdujemy się w nowej sytuacji, poza swoją strefą komfortu. Bardzo ważne jest to, żeby przeczytać jak najwięcej o tym kraju, dowiedzieć się o kosztach życia, o kosztach mieszkania, ale również o dokumentach, które nam są potrzebne. Warto wiedzieć, które dokumenty wziąć ze sobą z Polski, które przetłumaczyć, bo to później ułatwi nam życie i nie będziemy musieli martwić się dosyłaniem, proszeniem kogoś o to, żeby ktoś coś za nas załatwił i pamiętać o tym, gdzie warto się zgłosić, do jakiego urzędu iść, żeby wyrobić kartę pobytu. Warto też mieć jakieś ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli wyjeżdżamy na krótko, możemy z Polski załatwić sobie EKUS, ale jeżeli planujemy zostać tam dłużej, też trzeba pomyśleć o lekarzach i o swoim zdrowiu. Jako podkładu użyję dzisiaj tego produktu. To jest Miracle Second Skin z Max Factora. Jak widać, ja już tutaj praktycznie zużyłam całe opakowanie. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj coś zostało na ten dzisiejszy makijaż. O jest, udało mi się. Jeszcze jedna pompka się tutaj znalazła. Bardzo mi zależy, żeby to wykończenie dzisiejsze było takie naturalne i takie gładkie, żeby nie obciążyło za mocno mojej cery i żebym miała takie naturalne glow. I ten podkład jest do tego idealny. Otwieram sobie teraz paletkę z lusterkiem, żebym lepiej widziała, bo niestety wzrok mam krótki. I teraz, żeby zakryć worki pod oczami, użyję tego... Zapomniałam, jak to się mówi. Boże, kompletnie mi to wypadło z głowy. Concealer. Po polsku? Nie wiem. Użyję tego pod oczy. Przeprowadzka, a tym bardziej przeprowadzka za granicę, to jest bardzo stresujące wydarzenie, ale też bardzo ekscytujące. Bo czeka nas dużo nowości, wszystko będzie dla nas nowe, nowe miejsca, nowi ludzie i dlatego warto jest nawiązywać kontakty z ludźmi, zapisać się do różnych grup, na przykład na Facebooku, albo zacząć rozwijać swoje zainteresowania również za granicą, na przykład na zajęcia fitness, albo gdy jesteśmy na uniwersytecie. To jest oczywiście dużo łatwiejsze, bo chodzimy na różne wykłady, możemy spotkać więcej osób. Są też różne stowarzyszenia, które pomagają w
takim studentom międzynarodowym się zintegrować. Są różne imprezy organizowane dla obcokrajowców w danym kraju, więc warto się zainteresować tym tematem i otworzyć się na ludzi, na nowe znajomości. Nawet jeżeli jesteśmy domatorami, wolimy sobie posiedzieć w domu, jesteśmy bardziej spokojni, to i tak zachęcałabym Was do tego, żeby szczególnie na początku zrobić ten wysiłek, zrobić te pierwsze kroki i postarać się spotkać przyjaciół, zawrzeć znajomości, mieć taką swoją grupkę, ekipę, bo zawsze będzie przyjemniej, można wymieniać się informacjami, dużo łatwiej dowiedzieć się od kogoś, na przykład co jeszcze potrzebujemy załatwić w urzędzie, o czym zapomnieliśmy, gdzie pojechać, co zwiedzić, gdzie warto iść do restauracji. Takie znajomości za granicą bardzo, bardzo nas otworzą na dany kraj i dzięki temu przeżyjemy zupełnie inną przygodę, niż jeżeli zamkniemy się w takim swoim małym otoczeniu i nie wyjdziemy do ludzi. Wiem, że to nie jest zawsze łatwe, ja też jestem bardziej zamknięta w sobie i takie poznawanie ludzi nie do końca przychodzi mi z łatwością, ale uwierzcie mi, że warto i nie będziecie tego żałować. Wspomniałam tutaj o grupkach na Facebooku, ale też trzeba podejść ostrożnie do takich grupek, na przykład Polacy we Francji, Polacy w Bułgarii, bo tam jest bardzo dużo osób, które będą wypowiadać się negatywnie, ale to też pomaga nam zwrócić uwagę na to, na co należy uważać. Prawdą jest to, że z kraju wyjeżdżają różni ludzie i to nie zawsze są ludzie z dobrymi intencjami. Więc moją radą jest to, żeby słuchać swojej intuicji w kontaktach międzyludzkich. Jeżeli mamy do kogoś jakieś złe przeczucia, czujemy, że ktoś nas wykorzystuje w jakiś sposób, lepiej takich kontaktów nie kontynuować, zachować dużą ostrożność. Gdy jesteśmy już starsi i wyjeżdżamy w celach zarobkowych, osoby wyjeżdżające to zazwyczaj są osoby, którym w kraju, na przykład tutaj w Polsce, nie dzieje się zbyt dobrze, więc jadą zarabiać pieniądze i to nie zawsze w ten zgodny z prawem sposób. Zachowajcie ostrożność i słuchajcie swojej intuicji. Pamiętajcie, że nie jesteście nikomu nic winni, jeżeli ktoś jest dla Was miły. Warto dbać o siebie, o swój spokój i zachować dużą ostrożność. Brwi przeczeszę sobie tylko tym żelem. To jest Eyebrow Mascara Brow & Go z Eveline. Będę teraz nakładać róż. Tutaj mam Bel Hypoallergenic. Tego różu potrzebuję dosyć dużo. Niestety zgubiłam gdzieś pędzelek, w którym lubię nakładać róż. Dlatego do akcji wkracza palec. I wyjazd za granicę często łączy się również z mówieniem w obcych językach. Jak gdy wyjeżdżałam do Francji, znałam język francuski. Byłam w stanie się dogadać, ale byłam bardzo młoda i miałam problem z tym, żeby się przełamać. Pamiętam kilka pierwszych miesięcy, łączyło się to z ogromnym stresem. Bałam się nawet kupić sobie bagietki w piekarni. No ale przez to, że tam przebywałam, zostałam rzucona na głęboką wodę i po jakimś czasie musiałam się przełamać, musiałam jakoś żyć. Zaczęłam mówić, zaczęłam nawet myśleć po francusku, więc to dało mi bardzo dużo i po tym roku spędzonym we Francji w końcu miałam taką pewność siebie i uczucie, że potrafię mówić w tym języku. A do Bułgarii wyjechałam z zerową znajomością języka bułgarskiego. Znałam tylko podstawy cyrlicy i to mi się bardzo przydało, bo gdybym nie znała cyrlicy, to
no byłoby mi dużo trudniej, ale tak przynajmniej mogłam sobie odkodować literka po literce nazwy przystanków, stacji metra, więc chociaż poruszanie po mieście było dla mnie troszkę łatwiejsze, głównie polegałam na języku angielskim. I jak już pewnie wiecie, jeżeli wyjeżdżaliście gdzieś na wakacje, język angielski w takim stopniu komunikatywnym, podstawowym bardzo się przydaje i warto się dogadać. Czasami lepiej też używać prostych zdań, prostych sformułowań. Teraz będę nakładać rozświetlacz angielski, warto je znać w stopniu komunikatywnym. To się bardzo przydaje. Ja mieszkałam w Sofii, w stolicy Bułgarii i tam dosyć dużo ludzi mówiło po angielsku, głównie młodsi ludzie. Zagadałam się i nałożyłam strasznie dużo rozświetlacza. Ja pracowałam w korporacji, więc ten język angielski również był niezbędny do tego, żeby pracować. Oczywiście im więcej zna się ten język, tym będzie nam łatwiej się dogadać. Polecam Wam również zainteresować się różnymi kursami językowymi. Często są organizowane właśnie takie kursy przez miejsca pracy, czasami przez ambasady, szkoły prywatne. Jest bardzo dużo możliwości i warto jest się nauczyć podstawowych słów. Wiadomo, jeżeli przebywamy za granicą już przez jakiś czas, to wiadomo, dzięki tłumaczowi, przebywaniu w tym miejscu nauczymy się takich podstawowych zwrotów, podstawowych rzeczowników, na przykład co kupić w sklepie, że pileszki to jest kurczak. Warto jest iść na kurs, żeby tą komunikację sobie trochę ułatwić. I jeszcze ważne jest to, że nie warto jest przejmować się błędami językowymi. Naprawdę nie przejmujcie się tym. Wiem z doświadczenia, że Francuzi mogą być trudni w tej kwestii, bo jeżeli na przykład czegoś nie wymawiamy poprawnie, oni nie będą nas rozumieć, szybko tracą cierpliwość, ale nie zrażajcie się tym, starajcie się mówić w danym języku. Warto mieć z tyłu taką myśl, że my mówimy w kilku językach, a osoba, z którą rozmawiamy, prawdopodobnie mówi tylko w swoim ojczystym języku, więc i tak mamy taką przewagę, nie bójmy się próbować być takimi trochę dziećmi i bawić się językiem. Tak jak wspomniałam wcześniej, trudno było mi się przełamać, bo też z polskiej szkoły wyniosłam takie przekonanie, że ja muszę mówić poprawnie gramatycznie. Bałam się próbować, ale z perspektywy czasu wiem, że jest warto i takie te nasze myśli nie mają znaczenia. Jeżeli coś powiemy źle, nauczymy się, można się zaśmiać, zażartować, nauczymy się, życie idzie dalej, a my przy okazji zdobywamy wiedzę i rozwijamy się. Osoba, z którą rozmawiamy, nie będzie nas oceniać, że mówimy beznadziejnie. Jeżeli nas nie zrozumie, to nas nie zrozumie, jeżeli nas zrozumie, no to super. I tyle. Nie ma tutaj jakiejś większej filozofii, więc nie warto zamykać się w głowie, układać sobie wielu zdań w myślach, warto jest po prostu mówić. Ale o takiej nauce języka i o tym, co jest ważne w komunikacji, to mogłabym zrobić oddzielną pogadankę na ten temat. Teraz skupię się na oczach i mam tutaj dwa produkty. Kredka z Vibo i Catrice Pisak matowy liner do oczu. Będę robiła dosyć mocny eyeliner i ja lubię sobie pomagać jakimś takim prostym przedmiotem. Na przykład tutaj mam pudełeczko od podkładu i żeby sobie zrobić taką ładną linię, przykładam sobie w kąciku oka i pod takim kątem, jakbym chciała, żeby ta kreska przebiegała. I teraz będzie mi dużo łatwiej namalować sobie kreskę. O, zobaczcie. I oczywiście lepiej jest robić kreski na otwartym oku, bo mamy różne budowy oka. U każdego trochę inaczej są osadzone. Osoby z większymi oczami mają dużo większą
dużo łatwiejszą robotę do zrobienia niż takie osoby jak ja z małymi oczkami. Wyglądają, wydają się w miarę nieźle. I teraz spróbuję to wypełnić i zrobić dużo mocniejsze. Kreski na razie wyglądają tak i teraz, żeby zrobić taki jeszcze pełniejszy efekt, zapełnić sobie tutaj linię wodną, pomaluję sobie tutaj linię wodną kredką. Nie zapomnijcie o tej górnej linii wodnej, bo to fajnie uzupełni różne przerwy, które mogą nam się tutaj przydarzyć i ten efekt będzie dużo lepszy. Chciałabym teraz wrócić do tematu domu, mieszkania, dachu nad głową. Ja lubię się kierować taką zasadą, że żeby żyć wygodnie, koszty mieszkania nie mogą być większe niż połowa mojego dochodu. Więc jeżeli wynajmujecie akademik, macie jakieś określone stypendium i nie będziecie mieć dużo pomocy od rodziny, warto, żeby te koszty akademika nie przekraczały właśnie połowy albo nawet 1/3 wielkości tego stypendium. Albo jeżeli macie wypłatę, dbajcie o to, żeby pokój, który wynajmujecie, albo nawet mieszkanie, też te koszty nie były wyższe niż połowa albo 1/3 waszej wypłaty, bo z doświadczenia wiem, że jeżeli tak jest, ja osobiście kieruję się tą zasadą, to żyje się dużo łatwiej i stać mnie na więcej rzeczy. Gdy przyjeżdżamy na miejsce do nowego kraju, warto jest poświęcić pierwszy tydzień na to, żeby rozpoznać się w nowym miejscu. Niektóre firmy, jeżeli ściągają Cię do pracy, organizują zakwaterowanie. Często to jest właśnie zakwaterowanie przez pierwszy tydzień, 2 tygodnie, miesiąc. To wszystko zależy od firmy. Czasami już mamy nawet zakwaterowanie na czas całego pobytu. Warto sobie jest zarezerwować ten pierwszy okres czasu na to, żeby dużo chodzić po mieście, rozejrzeć się po różnych dzielnicach, zobaczyć, gdzie czujemy się dobrze, gdzie czujemy się bezpiecznie. Warto też wybierać mieszkanie albo pokój w takim miejscu, gdzie mamy dostęp do supermarketu, na przykład do siłowni, do rzeczy, które nas interesują. Zwracajcie też uwagę na lokalizację, bo to jest niezmiernie ważne potem w codziennym życiu i funkcjonowaniu. Jeżeli nie mamy zagwarantowanego pobytu, no to warto wynająć sobie hotel albo Airbnb, żeby mieć gdzie się zatrzymać. I tutaj też właśnie te pieniądze, które będziemy mieć oszczędzone wcześniej, przydadzą się, żeby te pierwsze dni, pierwsze nasze kroki za granicą mijały sprawnie i żebyśmy się nie zniechęcili, bo warto jest podejmować takie wyzwania. Uważam, że warto jest mieć załatwioną już wcześniej pracę albo jakiś dochód przed wyjazdem z Polski. Ja nie mam doświadczenia w takim szukaniu pracy na miejscu, gdy już tam jestem, ale wyobrażam sobie, że to jest ogromny stres i gdy jadę, już wiem, jaką będę miała wypłatę, na co mogę sobie pozwolić i lepiej wiedzieć, jakie będą koszty całej przeprowadzki. I jeżeli już wszystko mamy załatwione, przeprowadzamy się, to jest zabrać ze sobą mało rzeczy, ale dobrze to przemyśleć i wziąć to, co jest potrzebne. Gdy jechałam do akademika na Erasmusa, dobrym krokiem okazało się to, że wzięłam ze sobą kołdrę. Może to jest taka rzecz, która nie przychodzi jako pierwsza do głowy, gdy myślimy o przeprowadzce, ale warto jest zainteresować się, co będzie nam potrzebne w codziennym życiu. I wiem, że osoby, które nie wzięły ze sobą pościeli, spały pod kurtkami, pod kocami, co nie należało do najprzyjemniejszego, bo gdy stawiamy pierwsze kroki za granicą, często nie mamy za dużo czasu na to, żeby myśleć o takich podstawowych potrzebach, podstawowych rzeczach, które nam są potrzebne. I teraz na usta nałożę błyszczyk. Tutaj mam Catrice Volumizing Lip Gloss. On trochę szczypie, gdy go się nakłada. Tutaj mam usta. Chcę, żeby te usta były bardzo delikatne. I takie lekko różowe. I jeszcze będąc przy pakowaniu, to możemy
wziąć ze sobą jedną walizkę albo dwie walizki, a potem resztę rzeczy sobie dosłać albo dowieźć w trakcie. I nie zapominajmy, że na miejscu są sklepy i no, to co zapomnimy, zawsze można dokupić. Mój makijaż na dzisiaj jest gotowy. Już dawno nie miałam na sobie eyelinera, ale kreski wyszły mi zaskakująco dobrze. Mam nadzieję, że moje przemyślenia, wskazówki, porady przydadzą Wam się przed wyjazdem za granicę. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy może gdzieś się wybieracie, albo czy mieszkaliście gdzieś poza granicami naszego kraju. Jestem bardzo ciekawa Waszych historii. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i za wspólne pogaduchy. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, kciuków w górę. Jeżeli macie jakieś komentarze, pytania, zostawiajcie je na dole, ja wszystko czytam. Dziękuję Wam pięknie za ten wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!